Siemanko, z tej strony Tropco i witam w kolejnym odcinku polskiej wsi Farmingu 19. W tym odcinku nakarmimy sobie kury oraz pokażę wam nowy nabytek, którym jest 30 i sprzedamy jajka. Sprzedałem Ursusa C385 za 20 tysięcy ponad. Kupiłem 30 za 12, a już trochę taką zużytą, ale powiedzmy daje radę, żeby mieć ten trzeci ciągnik w gospodarstwie. I teraz mam na koncie właśnie 21 tysięcy. Także nie jest źle już. Tutaj sobie wysypałem zboże z tej D46. Zamierzam trochę dać właśnie kurom. I ten jęczmień postanowiłem z tej przyczepy zostawić właśnie tylko dla zwierzątek naszych. Ok. Sprawdźmy, jak tam nasze kury. No, jeszcze trochę im wejdzie. Ale to może... Kurczę, strasznie dziwnie się operuje tym wiaderkiem. Ale nie jest to... Daje to dużo frajdy jednak, muszę wam powiedzieć. Ok, napełnione. No i super. Jak to wygląda teraz? 857 litrów mają. 857 litrów. O kurde, wysypałem im tutaj. Dobra, teraz już mają sporo. A wiadereczko sobie tutaj zostaje. To z ziemi sobie wydziubią przecież, to są kury. Ta pszczoła mi będzie potrzebna. Właśnie sobie przygotowuję wszystko pod żniwa. Owsa. To zboże sobie postanowiłem przesypać gdzieś tutaj na bok. Jeszcze łopatą sobie zgarnę. Też się zajmiemy tym w tym odcinku. Co, nie odpalił? Dobra. Podjadę sobie 60. Chcę zobaczyć, jak sobie 30 poradzi z przyczepą, dlatego właśnie podepnę 30. Niech sobie pyka chwilę. Niech się zagrzeje, a ja jeszcze... Coś jeszcze tutaj miałem zrobić na tej gospodarce. Pasowałoby tą przyczepę dać do sprzedaży. Tylko jakże to tu wygląda z cenami. Ekonomia. Jęczmień. Jęczmień będzie... No... W zimie będzie najcenniejszy. No to musimy go w zimie sprzedać. Ok. To też by mi go pasowało zdjąć z tamtej przyczepy. Ale nie wiem, gdzie go wysypać. Może do tego mojego silosu. Chociaż do silosu bym chciał owsa wsypać. Zależy co, czego... Będę miał więcej. Owiec cały idzie na sprzedaż w każdym razie. Dobra. O, i jesteśmy. O, kable nie chcą znowu złapać. Patrzcie się. Chyba nie złapią kable. Niestety. Dobra.
Musimy niestety tak znowu przez ten silos nieszczęsny przejechać. Na pełnym gazie, no 30 ma problem, lekki. Ale powinna dać radę. Okej, wyjedziemy sobie. I jedziemy na pole z offsem. Mam nadzieję, że chociaż tego offsa trochę sypnie. Żeby nie było to co z jęczmieniem, kurde. To była tragedia. Gdzie tą przyczepę sobie damy? Muszę sobie zobaczyć jeszcze, jak to tu wygląda. Czy mam gdzieś miejsce, żeby przyczepę postawić? Tutaj gdzieś wjedzie kombajn w te krzaczory. Oj, no nie za ciekawie. Mam nadzieję, że nie wdupia się do rogu. Raczej nie powinien zjechać. Jest susza. Póki co, więc powinno być wszystko ok. Dobra. Lecimy do naszej 60-ki, czy C328 dawno nie jeździło. Koczy ono do sprzedaży jajek. Czy 60-ką nie będzie szybciej? A, jedźmy tym C328. Tylko gdzie jest moja przyczepka jakaś fajna, żeby te jajka sobie włożyć? Mam nadzieję, że policja nas nie grzmotnie za brak rejestracji. Dobra, tutaj jest przyczepka. No, pojedziemy sobie z tą. Dawno nie jeździłem tym Ursusem. Okej, odpalmy sobie go. Niech się grzeje. Jeszcze zobaczę, czy tu jakieś jajka się nie pojawiły. Ale najwidoczniej nie. Zaraz, czy one by nie weszły do tego kontenera? Nie trzeba by było wtedy, kurczę, tak kombinować. Sobie trzeba jeszcze trafić tymi jajkami, żeby je nie potłuc. No, powinny wejść. I fajnie, użyjemy sobie właśnie tego kontenerka transportowego. Akurat 28. Nie będzie z nim wymęczona. Wszystko powinno iść gładko. A właśnie chcę sprzedać te jajka, bo to zawsze jakieś pieniądze będą. Więc całkiem przyjemnie. No i okej, i załadowane, i super. Teraz sobie cofnę. To kijowo wygląda, nie? Jak jest podniesione. Może nie będzie harować. Już jest na maksa ten drążek odkręcony. Ale nie, no widzę, że jest w górze. Dobra. Zobaczmy sobie, gdzie sprzedamy jajka. Biogazownia Skup Ustacha. Czy to w Skupie Ustacha sprzedamy jajka? Jajka, jajeczka. 3000 w Skupie Wieniawa. Skup Wieniawa, no to musimy wyjechać tutaj i za moim 72 polem skręcić. Czyli za ziemniakami musimy skręcić.
Dobra. Zatem jedźmy. Nareszcie C-328. Jeszcze kurde, w lecie nie miałem przyjemności się nią przewieźć. A naprawdę bardzo lubię ten ciągnik. Trzydziestka sobie stoi z przyczepą. Nikt jej nie ukradł. Dobra, teraz by pasowało tutaj skręcić. Ziemniaczki ładnie sobie rosną. Zaraz, gdzie jest ten skup wieniawa? Tutaj muszę na drogę wyjechać. U góry, okej. Jeziorko, fajnie, aż by się popluskało w nim. Ale nie ma czasu. Okej. Włączę sobie ten tempomat niechcący. Trzeba otworzyć wrota. Teraz tak, czy na pewno jesteśmy skup słomy, skup wieniawa. Musimy dalej tam gdzieś podjechać. Jeszcze nie wiem, nie sprzedawałem tu nigdy nic. Jajka to się zawsze do zwykłych na placu handlowało, a tu kurde. No przyznam szczerze, że nie bardzo. Okej, zgaszę sobie ciapka. I cóż, i szukamy miejsca do sprzedania jajek. 68 zł. To chyba na paliwo. 95 zł. Oj, kiepsko, kiepsko. 95 zł na jajkach. Plus 65. No naprawdę, no nie jest kolorowo. $22. Śmieszne pieniądze. I 108. Lepsze to niż nic. Ale kurde, myślałem, że będzie więcej. Trochę taka lipa. Dobra, trzeba wracać na gospodarskę. Przynajmniej zobaczyliśmy skup. Bizona sobie załatwię już poza odcinkiem, żeby was nie męczyć. Już nie od sąsiada, już z dalsza przyjedzie ten bizon, ale żeby był pewny, że dobrze wymuci, że będzie wszystko fajnie. Przydałoby mi się jeszcze prasę załatwić. 60 powinna dać właśnie sobie radę z prasą fajnie, więc... A jeszcze może zobaczymy, jak tu już jesteśmy, jak ziemniaczki. Zachwaszczenie 9%. To tu mogę jeszcze z opryskiwaczem przeciwko chwastom przyjechać. I chyba tak trzeba będzie zrobić. Opryskamy sobie to na chwasty. I tu było jeszcze... Najpierw bym jeszcze tutaj zrobił oprysk na tych ziemniakach. Ten normalny. Na stonkę. A chociaż na... Nie, wpierw na chwasty, potem na stonkę. Tak zrobimy. Lubię jeszcze w tym odcinku zrobić oprysk.
Będzie fajnie wszystko. Będzie dobrze. 30 stoi. No co, jak już mamy tego odpalonego, może nie będę kombinował. Opryskamy sobie tym ciągnikiem. Powinien dać radę. Jest lekki w sumie, lżejszy od 60, więc nie ugniecie ziemniaków. To jest bardzo dobra dla mnie wiadomość. Dobra, czyli jak się spodziewałem, z jajek kokosów nie zarobiliśmy. Było bardzo cienko. Okej. Tu jest podpięte. Luksus. Tego sobie przeciągnę. Ach, ciężki skubaniec. Strasznie. Dobra, tutaj mamy na chwasty. I sympatycznie. Możemy jechać na ziemniaki. Szczerze, ja myślałem, że on będzie miał jakiś problem. O kurde. To chyba ja za dużo wypiłem. Będzie miał problem, żeby podnieść ten opryskiwacz, ale widzę, że całkiem fajnie to idzie. Super. Mieszadło jest włączone. Zaraz sobie wybijemy te chwasty. Okej. Opryskiwacz się rozkłada. Podniesiemy go wyżej. No i super. I pozbędziemy się chwastów z ziemniaczków. To właściwie dwa przejazdy. I pole mamy opryskane. To jest w tym najśmieszniejsze. No mam nadzieję, że te ziemniaki obrodzą całkiem przyjemnie. Fajniukno by było. I jeszcze raz sobie potem przyjadę opryskać właśnie na stonkę. Bo dostałem zachwaszczenie 0%. Nawiezienie 33%. Jeszcze to by pasowało jakoś nawieść. Będę musiał coś wykombinować. Dobra, jakoś może przejadę tędy. Dobrze mieć taki lekki ciąg na gospodarstwie. A w sumie jak już od razu jesteśmy, mamy jeszcze tego środka chwastobójczego. Czemu by nie? Czemu by nie opryskać owsa? Chociaż tutaj widzę, że chwastów jakoś nie ma bardzo, ale tak profilaktycznie opryskamy.
Przydałoby mi się też wapno ogarnąć. Bez wapna, no to ta ziemia nie jest taka, jak powinna być. Nie ma takich witamin, nie jest tak odżywiona. Więc sobie wapno na pewno ogarniemy, jak już po zbiorach. Powinno być sympatycznie. Okej. A jeszcze mam łąkę za moim domem, tak jakby, za gospodarką. Nie wiem, czy tam mam chwasty, na pewno tam jakieś są. Ale raczej tej łąki nie będę wyryskał, bo to ta trawa będzie dla krów. I nie chcę, żeby się struły czymś. Także ta łąka będzie taka dzika po prostu strasznie. To będzie jedna wielka dzicz tam. Złożymy opryskiwacz. I elegancko. Możemy wracać na gospodarstwo. O, dzisiaj taki odcinek takie organizacje właśnie w polach. Takie przygotowanie pod żniwa. Tutaj jakiś wywóz jajek. Kolejnym jak mówię, żniwa owsa. Potem coś z ziemniakami pokombinujemy. Albo jakieś prasowanie. Zobaczymy, jak to się będzie układać. Od sprzedaży tego ciągnika mojego nieszczęsnego, dużego. Jakoś tak wszystko inaczej idzie. Tak naprawdę nie jest źle już. Już zacząłem widzieć plusy. Aniżeli minusy tylko i wyłącznie. O, zahaczyłem. Dobra, jeszcze tak cofnę. Okej, podnośnik działa fajnie. Właśnie się nim zająłem poza odcinkiem. Widzicie, no lekko człowiek podskoczy i już się kurde zaczyna. Ja pierdzielę z tym, naprawdę z tym, jest tak niedopracowana jeszcze ta ręka w tym farmingu. No ale dobra. Ja no, opryskiwacz to sobie już poza odcinkiem jakoś przerzucę. Przestawię gdzieś traktor, żeby nie przeszkadzał. Okej. I dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego. Na razie, trzymajcie się. Papatki.